Witajcie moi kochani, kolejny odcinek Muze Score. Jesteśmy w kolejnym Muze Score 2. Moi kochani, kolejny filmik dla Was. W poprzednim pokazywałem funkcję importu i eksportu. Teraz dzisiaj zajmiemy się widokiem, bo mamy tutaj, prawda, oczywiście widok jest tutaj coś takiego w tym programie jak widok. Już Wam to pokazuję. Jest tutaj widok, mamy tutaj, możemy ukrywać albo pokazywać, na przykład mikser, prawda? Możemy tutaj różne rzeczy pokazywać sobie, albo wyłączać z widoku, na przykład paleta, wyłączamy z widoku, powiedzmy nawigator, wyłączamy z widoku, filtr zaznaczenia, wyłączamy z widoku, prawda? I takie różne rzeczy możemy tutaj sobie, panel narzędziowy możemy, prawda, wyłączać. I mamy coś takiego tutaj, co się nazywa, moi kochani, panel importu MIDI. Ten panel możemy zamykać, wtedy widzimy sobie partyturę bardzo wyraźnie i pięknie. Natomiast, jeśli go odpalimy, to mamy tutaj różne informacje na temat konkretnych linijek tutaj na naszej partyturze. Mamy tutaj tak, synth bass, mamy soul wave, to są nazwy dźwięków i brzmień. Natomiast mamy też właśnie tutaj instrumenty MuzeScore, jakie są przypisane do danego brzmienia. Tutaj mamy, jak przesuniemy sobie w prawo, ten paseczek na dole, to mamy tutaj różnego rodzaju informacji, podziel, pięciolinie, klucze, zmiany kluczy, prawda, i takie inne rzeczy, gdzie występują po prostu. Natomiast teraz mamy pięciolinie i całą partyturę, mamy tutaj naprawdę dużo instrumentów. I teraz co zrobić, żeby po prostu na przykład mieć jeden instrument tylko, na przykład, bo chcemy sobie zrobić wyciąg po prostu, bo na przykład gramy na przykład na, powiedzmy, na saksofonie altowym, prawda? Próbujemy go gdzieś tutaj znaleźć, zobaczymy, który to jest. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8. Ósmy kanał. Szukamy sobie tutaj. Ósmy kanał jest altowy saksofon. I teraz chcemy zrobić sobie wyciąg tego saksofonu z tej całej partytury. To odznaczamy tutaj w oknie import wszystkie i zaznaczamy sam saksofon. Klikamy zastosuj i mamy partię, samą partię naszego pięknego saksofonu. Możemy sobie to tutaj sprawdzić. Ja tutaj puszczę ze 3 takty. O, zobaczmy sobie. I mamy sam saksofon. Jeśli dorzucimy do tego inne tutaj brzmienie, niech będzie przykładowo to, bo możemy sobie teraz dorzucać, prawda, pojedynczo, i już mamy, jak widzicie, dwie linie. Zobaczymy tylko, gdzie te instrumenty, a tutaj grają akurat. Tutaj gra akurat ten instrument i możemy sobie teraz posłuchać tych dwóch instrumentów. O. No i tak możemy sobie dodawać do tej partytury. Możemy oczywiście dodać wszystkie i wtedy klikamy wszystkie i dostosować. I pojawia nam się na nowo nasza partytura. Tutaj, więc mówię, tutaj możemy sobie
również właśnie te brzmienia tutaj dopasowywać, podział pięciolinii i te wszystkie rzeczy możemy tutaj wprowadzać też. Mówię, to są opcje wyświetlania partyturki naszej. Oczywiście tutaj też jest opcja wyświetlania, czyli ile chcemy tej partytury widzieć. Tutaj mamy największy procent, jaki możemy sobie zobaczyć. No oczywiście sobie z widoku wyłączyć na przykład właśnie te filtry zaznaczenia, prawda? Możemy sobie to wyłączyć i wtedy mamy tutaj naszą partyturkę. O. 75% będziemy ją widzieć w miarę ładnie i sprawnie. Także mówię, jest to bardzo ciekawa opcja, właśnie tutaj opcja widoku, gdybyśmy szukali pośród wszystkich instrumentów dokładnie tych, które nas interesują, to możemy sobie zrobić taki wyciąg i ten wyciąg również możemy wyeksportować po prostu jako wyciąg instrumentu jednego z całej partytury. Ułatwia nam to sprawę, bo mamy automatycznie nasze wspaniałe instrument, na przykład nasz wspaniały saksofon już w podziale na takty w takiej naszej wersji, która jest, i możemy sobie śmiało trenować i ćwiczyć naszą partię. Nie musimy patrzeć na całą partyturę, bo jak spojrzymy na całą partyturę, to ojeju, gdzie ten saksofon jest? Gdzie on gra? A tak, możemy sobie, jeszcze raz przywołam to okno, możemy sobie po prostu, on miał tutaj kanał ustny, więc go sobie tutaj zaraz przywołamy. On miał kanał ustny. Więc go sobie tutaj przywołam jeszcze raz. Anuluj. I teraz tak. Moi kochani, i mamy tutaj nasz saksofonik. On oczywiście gra tak jak grają, prawda, wszystkie nuty w naszej partyturze, więc jeśli są rzeczy, które grają przed nim, to mamy puste takty, więc możemy sobie śmiało odpalić te nuty i ćwiczyć sobie za ich pomocą. No, magia, jeszcze raz magia, jeśli chodzi o edycję partytur tutaj. Muszę to śmiało powiedzieć. Także mówię, tyle chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Do tego się odnieść właśnie opcje widoku, które mamy tutaj w programie są, jeśli chodzi o ten panel tutaj importu MIDI, są świetne i możemy w łatwy sposób zmieniać widok tej naszej partytury i myślę, że poradzicie sobie z tym bardzo szybko. Dla tych, którzy lubią nuty, którzy grają z nut, będzie to na pewno pomocne. Także ja wam za dzisiaj dziękuję, zapraszam was do kolejnych filmów z udziałem moim, nie tylko do tego tutorialu MuseScore, ale również do innych moich filmów, zapraszam na kanał. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego filmu i do następnego. Trzymajcie się, cześć!